Cześć, przed Wami kolejny odcinek z wyzwaniami, a jeżeli chcesz, żebym zrobił właśnie Twoje wyzwanie, to napisz je w komentarzu pod filmem. Co Pan tu robi przy tym samochodzie? Czy Pan na samochód nakleja? Ja coś nakleja? No tak. Jak Pan będzie coś kombinował, to zaraz po Straszmińską zadzwonię. Nie. Hej! Cześć, słuchaj, umiesz udzielać pierwszej pomocy? Nie wiem, a co się dzieje. Szóstkę wygrałem. Jak to? Naprawdę? Naprawdę. Zawał normalnie. Jakby Pan na loterii wygrał, to co by Pan zrobił? No bym wydał, nie? Ja wygrałem. Ile? Szóstkę. Serio? Ja bym dużo wygrała, to bym zgłupiała to wolę. No właśnie już zgłupiałem. 3 złote wygrałem. No to rzeczywiście można stracić rozum. No już odwaliło mi całkiem od tych pieniędzy. A to nie sen? Nie, chyba nie. Weź mnie uszczypnij. Jest dobrze? Czuję. Serio, szóstka? No. O. No spoko, też bym chciał tyle wygrać. No ja właśnie nie, chciałem. A to co, wygrałeś? No wygrałem, nie wiem co mam zrobić teraz. Cieszę się. Ale na ładnych dziewczynach. A! Naprawdę? Nie wiem co mam zrobić. Proszę nie umierać. To co Pan teraz z tym zrobi? Nie wiem, chyba zakupy na AliExpress jakieś duże. Fiata Multiple. Jak Pan wygrał, to trzeba to odebrać. Ale ja w szoku jestem. Ale robi co teraz? Nie można nikomu mówić chyba, bo kto łeb ucznie. Skolony? No, come on. Go together? No. No. Because I like you. No. Vamos? Come on, together. Can we help? I want a loaf too. Hi. Hi. How are you? Yeah, fine, thanks. Oh. Yeah, finally, I find boyfriend. Oh, yeah. 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 I see. Finally. How are you? I'm telling you that everyone now, so now we don't. Seras Minovia? You will be my girlfriend? No. No. Oh. Oh. Okay. Proszę, gdzie to jest to przejście graniczne? Proszę? Przejście graniczne, to gdzie tu jest? Ale między czym a czym? No i ja słyszałem, że w Sosnowcu przejście graniczne, wziąłem paszport specjalnie, nie wiem gdzie to jest. Przypadam, gdzie tam granica, to jest kawałeczek w drugą stronę. Tam? Proszę bardzo, do przejścia granicznego to w którą stronę? No żeby do Sosnowca się dostać. Wziąłem paszport, mam paszport i nie wiem jak dojść. Pan przyjechał do Sosnowca. No tak, i chcę na odprawę przejść paszportową. Tu nie ma żadnej odprawy paszportowej. Nie, no mi powiedzie, że trzeba tu paszport. A to zażartowali. Może zażartowali. W Sosnowcu są jakieś paszporty, nie. Ale to PTTK robi takie paszporty. Aha. A, to niepotrzebnie wyrabiałem.
Gdzie tutaj jest przejście graniczne? Gdzieś tamtym było, tam było kiedyś tam. Wziąłem specjalnie paszport i słyszałem, że do Sosnowca to, żeby dojechać, to trzeba paszport i przejście graniczne. To pan jest w Sosnowcu. No i właśnie chcę odprawę paszportową przejść. Wie pan co, kiedyś było tu w tej bocznej ulicy, ale czy jeszcze jest, to nie powiem panu. Pan, że się panu, że mnie podoba. Naprawdę? Przecież to jest miasto, jest tak. Miasto, jest miastem. Żeby nie było, że nielegalnie przebywam. Nie. A pan wie, jak smakuje ludzkie mięso? Co? A ja wiem. Jadłem. Nie. A ja wiem. Co jadłeś? No, dobre jest. Do człowieka? No. Jak? It's quite strange. It is possible in every restaurant here. You can eat foot, legs, hands, brain, what do you want? It's very good. It's better than everything. I'm not sure. Pan tak kusząco wygląda, bym tak łódko może chrupnął. Albo rączkę. Ale skąd to wziąłeś? No z restauracji. Ludzkie mięso? No. No tak, przecież dają w każdej restauracji teraz. No tak! I w supermarkecie, no pani, no wszędzie jest teraz. Dzień dobry, izba przyjęć to tutaj? Nie mam pojęcia, sama to szukam, być może, nie wiem gdzie. Szukam cię. To znaczy, ale nie, bo pan do szpitala Bieleńskiego, nie? Nie, izba przyjęć, tam gdzie przyjęcia robię. No wiem, ale to... Urodzinowy. Urodzinowe przyjęcie? No i izba przyjęć. No izba przyjęć to w szpitalu jest. To się tak nazywa. I tam robią. Nie wiem. No i mi kolega powiedział, że tutaj jest izba przyjęć i tam się wszystko załatwia. Nie, izba przyjęć to jest w szpitalu. Tam chorych przyjmują izba przyjęć. No, chorych na drugi dzień. Po imprezie też. No to nie wiem, to musi pan iść do szpitala, ale to z tamtej strony. Dzień dobry. Przyjęcia to tutaj? Tak. O, bo to pani rezerwuje? Bo ja chciałem zarezerwować na za tydzień. Urodzinowe. Dzień dobry. Izba przyjęć to gdzie to jest? Ale gdzie? Sorry? Izba przyjęć. Ale jaka? Na czym? No, bo ja chciałem przyjęcie urodzinowe zrobić i szukam izby przyjęć. A to nie wiem. Proszę pana, to nie wiem. Nie wiem, że to jest. Chciałem przyjęcie urodzinowe I mnie skierowali, tam byłem i tu, że... Pacjentka jest, tak? Jakaś? Nie, i za dwa tygodnie przyjęcie urodzinowe i izba przyjęć mnie skierowali. Że za dwa tygodnie przyjeżdża pani do porodu, tak? Nie, ja chciałem swoje urodziny. Izba przyjęć, tak? Porodówka. Kobiety ciężarne. Poród? Tak. Dzieci, tak? Dzieci. A, to nie jest izba przyjęć. A, to dzieci tylko imprezy. Nie taką ogólną, tak? Tak, ja chciałem tak, żeby balony byli i tort. Tak na 20 osób. O, dzień dobry, bo widzę, że panowie tu kopią, a mi się ostatnio taki przyjemny incydent zdarzył i trzeba by mi teściową zakopać. Damy radę? Damy radę. No. Wiem, o co chodzi. To później podrzucę. Sorry, are you a chef kitchen kill? I have to tell you, that was the best dishes in my life. Really, that was amazing. Bread and that fries was delicious. That was cool, very cool. I thank you for this and I will make a wedding here and I know that my guests will be satisfied. Thank you very much. My mouth feel like in heaven. Mamusiu, kupisz cukiereczka? No proszę. Proszę. Napiszcie w komentarzu, która ze scen wam się najbardziej spodobała. Jeżeli ten odcinek wam się też podobał, to zostawcie łapkę w górę. Dajcie też znać, które następne miasto mam odwiedzić. Pamiętajcie, aby wspierać też swojego twórcę i oglądać reklamy. Dzięki temu mogę między innymi odwiedzać różne miasta. I do zobaczenia następnym razem. Hej!